Jakub Łukowski, Korona Kielce. No wreszcie chyba taki kamień z serca było słychać po tym ostatnim gwizdku sędziego, bo 190 dni chyba prawie nie wygraliście na Suzuki Arenie. No tak, no nie ma co ukrywać. Na pewno te punkty są dla nas bardzo ważne. No, jak pan powiedział, kamień serca spadł na pewno, ale myślę, że zasłużyliśmy dzisiaj na te 3 punkty. Takie jest moje odczucie z boiska. Jak to z boku wyglądało, nie wiem, ale mówię, moje odczucie jest takie, że zasłużyliśmy. No i bardzo cieszymy się z tych 3 punktów. Zasłużyliście. Byliście drużyną lepszą, mieliście więcej z gry, mieliście więcej sytuacji. Zabrakło skuteczności, bo można było wygrać wyżej ten mecz. Tak, no myślę, że kilka sytuacji jeszcze można było zamienić na bramki, ale no dzisiaj się na tym nie skupiamy. Dzisiaj cieszymy się z tych 3 punktów. Wiadomo, czas na analizę przyjdzie, bo w następnych meczach może nie być tych sytuacji i te, które będą, trzeba będzie wykorzystać. Ale tak jak mówię, dzisiaj cieszymy się z tego, że te 2 bramki dały zwycięstwo. Jak wpłynie to zwycięstwo na drużynę? No, na pewno, no, nie będę też mówił, że podbuduje na pewno morale takie, tak? Wiadomo, że jeszcze trochę tych meczów jest i myślę, że pokazaliśmy, że nie będziemy składać broni i będziemy walczyć jak najdłużej, żeby to utrzymanie zapewnić sobie jak najszybciej. Piotr Malarczyk, Korona Kielce. Zadowolony, chociaż pewnie zmęczony, ale najważniejsze, że są 3 punkty, a drugie, co jest najważniejsze, po dobrej grze. Bardzo nas cieszy to dzisiejsze zwycięstwo. Krakowia jest naprawdę trudnym przeciwnikiem, ale myślę, że naprawdę dobrze podeszliśmy dzisiaj do tego spotkania i dobrze weszliśmy w to spotkanie. Byliśmy agresywni, nie daliśmy im rozwinąć skrzydeł i myślę, że to było kluczem dzisiaj do dobrej gry i do zwycięstwa. Nawet trener Zieliński zwrócił na to uwagę, że Korona grała tak jak lubi. My, czyli Krakowia, pozwoliliśmy im tak grać agresywnie na pograniczu faulu. No tak trzeba grać i wiadomo, tu nikt nie mówi o brutalności, ale o tym takim pozytywnym doskoku, agresywnym odbiorze i to dzisiaj nam wychodziło. Jedny minus, myślę, że powinniśmy ten mecz wcześniej zamknąć, bo były ku temu sytuacje i by było trochę spokojniej w końcówce, ale naprawdę cieszą te 3 punkty, bardzo ważne 3 punkty, ale jeszcze dużo przed nami. Jak wychodziliście nastawieni na ten mecz? Tak, na poprzedni. Wiemy, jak doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. I wiemy, że musimy się skupiać tak naprawdę tylko na sobie. Nie chcemy patrzeć na wyniki innych drużyn, bo sami sobie musimy pomóc. I to jest najważniejsze i na każdy mecz będziemy wychodzić z takim założeniem. I na każdy mecz będziemy wychodzić z założeniem, żeby go wygrać. Pytaliśmy o to również Kubę Łukowskiego. Co da to zwycięstwo drużynie? Na pewno takiego, myślę, pozytywnego okopa, ale na pewno nie odlecimy, bo wiemy, ile jeszcze pracy przed nami, wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli, ale to zwycięstwo da nam dzisiaj taki trochę głębszy oddech, bo długo bardzo czekaliśmy na to zwycięstwo. No właśnie, na własnym stadionie wreszcie kibice mogli być w pełni zadowoleni, opuszczając Suzuki Arenę. My też się bardzo z tego powodu cieszymy. Wiadomo, aura trochę nie dopisuje i chcielibyśmy mimo tej sytuacji w tabeli, żeby tych kibiców było jeszcze więcej. Wierzymy, że tak będzie, ale bardzo, bardzo się cieszymy, że dzisiaj też przyszli w znacznej liczbie i chcieliśmy wygrać też dla nich, ale również dla siebie. Trener Kuzera przed meczem mówił, że jest spokojny o wasze przygotowanie mentalne. Jak widać, miał rację, bo pomimo olbrzymiej stawki spotkania, bo przed meczem traciliście już 7 punktów do bezpiecznej strefy, potrafiliście udźwignąć to brzemię. W waszej grze nie widać było nerwowości. No pracujemy nad tym każdego dnia, bo jakby nie od wczoraj jesteśmy w tej sytuacji, w takiej, jakiej jesteśmy. I teraz już nie na ostatnim miejscu, ale byliśmy na ostatnim miejscu. I jakby nerwowe ruchy, czy wiadomo, łatwo się mówi, nerwowe ruchy nie są wskazane, ale też nie zawsze łatwo jest zachować spokój w takiej sytuacji. I tak jeszcze raz podkreślam, dobrze weszliśmy dzisiaj w to spotkanie, byliśmy dobrze naprawdę przygotowani i mam nadzieję, że z dnia na dzień i z meczu na mecz to będzie wyglądało jeszcze lepiej.